Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy dalej. Jesteśmy na Irdorat oczywiście. Myślę, że nic specjalnego nas tutaj raczej nie czeka. Ciekawa jestem starcie ze smokami, bo chyba jakieś przed nami będą. Też przeskoczyłam tutaj, żeby zobaczyć, czy nie ma przypadkiem smoczych jajek, ale widzę, że nie ma. Lecimy w takim razie w głąb. Tam odbijaliśmy ostatnio, tym razem lecimy tutaj. Standardowo jest obóz orków. Kto by się tego spodziewał? Na pewno nikt. Standardowo zaczynamy od orka, który tutaj szamani. Lecimy się... Wiecie, co zaraz zrobimy zresztą? Bo to będzie chyba istotna sprawa, z tego co mi się wydaje. Zrobimy tak. Zeżremy smocze korzenie, których mam chyba 8. Chyba 8. Mam ich 25. Bo i tak już nie będę z nich robić mikstur. Mieliśmy sobie zrobić mikstury do życia, ale zapomniałam. Zeżremy je. Bo dzięki temu możliwe, że orkowie będą schodzić na 2 hity, a nie na 3. Bo ten jeden jest dosyć stosunkowo mały. 471 siły. Myślę, że dobry wynik. Taką siekę jak robimy, to bardzo lubię. Jest mega przyjemna. Zapraszam kolejnych orków może do siebie. Ten zszedł na hiciora, a ja też umieram, bo zaczęli do mnie strzelać z kuszy. O nie! Zapomniałam. Zrobimy save'ik. Mam nadzieję, że uda mi się szybko wyleczyć. Okej, w ogóle przestali mnie gonić. Dobra, bo tutaj nam zostali głównie ci tacy właśnie... Kurde, który strzela do mnie? Kurde, no bo niestety właśnie... Ci elitarni... To oni potrafią przyfasolić nieźle. Dobra, ładnie. Lecimy dalej. Tutaj już byli chyba jeszcze ludzie normalnie, a nie orkowie. A nie, bo to jest ten pierwszy... Że tak to powiem, przystanek. Kurde, mogę się ruszyć. To jest straszne, powiem wam, jak... O kurde, umarłam. Jak postać się nie chce ruszyć po ataku, nie? Może weźmiemy sobie ich tak... O, właśnie w ten sposób bardziej. Oni wtedy właśnie tu przyjdą. Dobra, właśnie o to mi chodziło, bo to jest zawsze... Dosyć dobry pomysł, żeby właśnie tak zadziałać troszeczkę. No i właśnie widzicie, opłacało się dać w tą siłę, bo teraz dzięki temu... Wygląda to właśnie tak oto prosto i nie ma większych potem kłopotów. Widzę, że psiak został jeden z drugim. Tutaj widzę, że orkowie mają ten sam rozkład dosłownie co w Gothicu 2. Czyli tutaj będzie siedział jakiś swojego rodzaju, nie wiem, przywódca. Czy tutaj siedzi 10 pułkowników, czy mi się przywidziało?
Nie wiem, co ja widziałam, ale widziałam coś bardzo niepokojącego. To jest dowódca typowo, okej. Miał pierścień orkowych przywódców. To mnie nie uświeca, nie uśmiecha mi się to. Lecimy dalej. Tu było dużo takich orków naprawdę, kurde, z wysokiej półki. A tu widzę, że jest bez zmian i trzeba sobie to przejście otworzyć. Gdybym ja tylko pamiętała jak. Dobra, zobaczmy najpierw może... A, no tak, bo tu mieliśmy przecież więzienie. Tu nikogo za bardzo nie będzie przecież. Eliksir życia dostałam. Mieliśmy sobie zrobić eliksir życia. Kurde, pamiętacie, gdzie tam było przejście? Ja widzę, że chyba jednak będę musiała otwierać te rzeczy. Tu był jakiś przycisk gdzieś. O, właśnie, pochodnia. No co jest? Halo? Chyba to nie zależy od... Lewa. Prawa. No wreszcie. No Jezu, i te śmieci się zaczynają. Powiem wam, że dla większego wyzwania powinni tutaj dać magów. Tych arcymagów, tych takich, co byli przy dosłownie tej tarczy, pamiętacie? Przecież to był dramat. Dobra, wydaje mi się, że możemy skorzystać i się trochę podleczyć tymi takimi miksturkami mniejszymi. Superowo, F10 i lecimy. Mamy jaszczureczki. Kurde, myślicie, że ja pamiętam do tych... Ciekawi mnie, w którym miejscu będą poszukiwacze, bo na razie ich nie widać za bardzo. Nawet tych jajek za bardzo nie ma. A nie, no są jajeczka. I to w tych samych miejscach, co były w sumie. Tylko wiecie, tutaj ci jaszczuro ludzie, to oni w ogóle nie sprawiają problemów, mimo że są... Co tu się stało, że tam jest tak... dziwnie? Dobra, jaszczureczki. Masakra, możecie... Dobra. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Pytanie, czy to są te same itemy, co były. Prawo, lewo... Prawo, lewo, lewo, prawo,
prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Chyba znalazłam ten ognisty gulasz, albo mi się wydaje. Nie, to był akurat zwykły gulasz. Dobra. Sobie zostawimy na pełni życia. Stary list. To jest chyba ten z podstawki. Archol. Dobra, chodzi o ten podniesiony most. To znowu będziemy musieli go obniżać. Kurde, jak będzie odgrzewany kotlet, że trzeba będzie to samo w tym Irdorad robić, to lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. To będzie mi naprawdę przykro, bo to jest bez sensu. Pytanie, ile tych jaj też jest, nie? Tam jest smoczek. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Tutaj nic nie będzie ciekawego chyba w tych kufrach. Chyba nie. Lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, 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 lewo. O nie, no po co cokolwiek dawać, nie? Smocza krew i smocze łuski. A most jest znowu nieopuszczony. Że nie ma opcji trafić w ten przycisk tam. Kurde, nie pamiętam, czy najlepiej podejść blisko. Ja nie wiem, kto tą mechanikę wymyślił. A przecież my nie mamy żadnego potwierdzenia, że żeśmy trafili w ogóle gdziekolwiek, nie? A, most się już wysunął, a ja cuduję. On może cały czas tu był. Myślę, że mogłoby być zabawnie. Czy to są... Tak, to są szkielety orków, dobra. Czyli mi się nie wydawało... Dobra, w sumie ci mogą przyjść pierwsi. Masakra wam powiem z tymi wojownikami. No cholera, giniesz czy nie giniesz? Super, udało się. Co tam się błyszczy? Nie wiem, to tylko mój miecz chyba się błyszczał. Masakra. Dobra, pełnia życia i lecimy dalej. Nie wiem, czy ten most był wysunięty, czy nie. Nie ma to jak w ogóle nie zauważyć, nie? Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Ach, nic ciekawego znowu. Słabo. Uważam, że bardzo ładnie nagradzał gracza
Gothic 1. Może ta gra już była z tym po prostu za łatwa. Dobra, udało się wam przejść do mnie. Okej, jeszcze ty, bo tam jest mag, więc zaraz podejdziemy do niego trochę osobno. Ci arcymagowie już troszeczkę więcej wymagają. A co z tym strażnikiem sal? Klucz Archola mamy. Czyli to będzie do tych drzwi. Kuferek. Przemiana w trolla, tchnienie śmierci, eliksir many dostałam. Tutaj coś ciekawego. Rozumiem. Trochę wiedzy magicznej. Bo to taki zwykły eliksir. Myślałam, że już stałe jakieś coś dostałam. Trochę zawód. Wiecie, to jest ból, bo my poniekąd robimy to samo, co bezimienny. Mnie to osobiście irytuje, bo... Nie powinno tak być, że ja muszę robić to samo. No zobaczcie, to samo dosłownie. Przecież to jest dramat. Aha, tędy wlazłam, tak? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tam się nie dostaniemy na razie. Dawaj ten klucz. Słabe, bo ja w ogóle tak samo nie pamiętam. Kompletnie. Jak to się robiło w ogóle wszystko? Czy ja sobie otworzyłam to tutaj, czy nie? Tak jest. Wojownik cienia, pozdrowienia z więzienia. To jest bardzo słabe i nie wiem, kto to wymyślił, żeby tak robić. Teraz będziemy ciągle wczytywać albo zapisywać. Okej, udało mi się za pierwszym, nie wiem jakim cudem. Ale nie będę wnikać. Wydaje mi się, że aktualnie jestem w trakcie robienia speedrunu tego. Speedrunu dworu Irdorat, nie? Dobra. Byliśmy na górze. A tutaj na dole? Przecież tutaj nie ma chyba nic, nie? Jest. Ale nie teraz.
Dobra, spróbujemy najpierw zejść może tu. O Boże, ich jest tutaj troje. Pogięło was chyba. Trzech orków się w jednym miejscu nie spodziewałam. Ostrze burzy, runa mocy. Tutaj chyba na razie nie, bo mi się nie pojawił żaden klucznik. A, to mogę sobie otworzyć, dobra. Aha, bo mi się już przypomniało, jak te kratki teraz działają. Teraz nie wiem, czy na górze żeśmy sobie nie otworzyli. Mogę. Mogę. Tak jest. Mogliśmy tutaj tą falę lodu wziąć. A to się co teraz zrespiło? Nic, dobra. Co się stało? Dlaczego? Że jeszcze nic nie kliknęłam. Co, bo sobie wyszłam? Już to jest bez sensu. Dobra, spróbujemy tak. Lewo. Prawo. Środek. Nie. F12. Prawo. Lewo. Środek. Nie. To tak, środek. Lewo. Prawo. Zostało tylko środek, prawo, lewo. Środek. Prawo. Lewo. Masakra. No, chyba jednak będzie jeszcze jeden odcinek, bo kurde, naprawdę myślałam, że się uda, a my tu jeszcze chyba mamy nie wszystko skończone. Dobra, to się otworzyło. Tu się zaś coś teraz zrespiło. Kolejni wojownicy cienia. Kurde, już myślałam, że my naprawdę mamy to za sobą. Cholera jasna, no. Dobra, zrobimy F10 i teraz chyba to będzie ta dźwignia i ta. Tak jest, kolejna kratka się nam otworzyła. Po którym jesteśmy stronie? Po tej. To teraz chyba ta na dole. W sensie nie ta, tylko... tylko tu. O kurde, nie wyleczyłam się. No ja pierdzielę. Ach. Prawa. Lewa.
kurde, tego maga nawet tam widać. Ja nie wiem, ja nie myślę. Nie myślę, bo powiem wam, to jest wpieniające, no cholera. Kto to wymyślił, żeby tutaj drugi raz włazić? Jezus Maria. Tutaj, nie? I tu, o, i to są już te proste przyciski, gdzie są tylko pojedyncze. Klikaj to. Dobra, i tam zaraz też będziemy sobie klikać. Dobra, no chodź. Bo gra mi nie da spokoju. Wyszliśmy stąd, czyli jeszcze teraz tutaj. I tutaj. Nie tutaj. A może? A może tutaj, nie? Dobra, tutaj. I tutaj pytanie, czy mamy lewo, prawo, czy prawo, lewo? Lewo, prawo. Dobra, super. Ostatnia kratka. I teraz to było tutaj na dole. Co to jest? Dobra, tu też mi na szczęście dali łatwą robotę. A, ja już kojarzę, co to jest za komnata. Ona jest taka głupia, bo tutaj też jest układ przycisków. Dobra, zróbmy tak, prawo. Środek. Lewo. Udało się. I lecimy dalej. Dobra, wszystkie przyciski są. Ostatni wojownicy cienia w tym miejscu. I teraz pytanie, co tutaj dalej zrobić? Te przyciski wciskamy, nie? Tak jest, wciskamy. Nie, ale to jest naprawdę bez sensu. Co? Która, lewa czy prawa ręka? Lewa. Dziękuję. Prawie to. Może, nie, może być. Dobra, jeden kliknięty, teraz drugi. Jak za daleko? Ja ci dam kurna za daleko. Można to przyspieszyć? Ej, można. Pięknie, że można. Że ktoś wpadł na to, żeby to przyspieszyć, bo to jest dramat. I przyspieszamy dalej. I ostatni nam wyjechał. I otwiera nam się przejście. I teraz tak. Pierwsze co, się musimy wyleczyć, bo mamy mało życia. Drugie co, no to lecimy znowu wybijać te wszystkie stwory tutaj. Wiecie co my tutaj zrobimy? Zapraszam, strażnik Girdoratu, ty też możesz przyjść, kościany mak. To już trochę gorzej. Kurna, no. Ugh. Masakra. Dawaj mi przyniósł jedzenie.
To sobie będę podjadać teraz. Kurna, ale frytki dobre. Wiecie co, chyba jednak lepiej. W grupach ich tutaj wybijać. Mogę tego maga najpierw, czy nie? O ja pier... Mam hot doga i frytki. Podzieliłabym się, ale... Nie mam jak. Ale frytki pycha. Miałem robić szparagi z ziemniaczkami i... jajkiem, ale się zawzięłam i uznałam, że kończymy tą odysejkę dzisiaj. Okej, ktoś przyjdzie do mnie. O, fuck, ty musisz akurat ty strzelać. Zapraszam tutaj. No nie. A może byś broń wyciągnął, ćwoku? Tam się jeszcze odpalił ten strażnik tego miejsca. Nie wiem, kiedy ja będę jeść tego hot doga, ale na razie jem frytki. Ale wygląda mega. Nie wiem, czy ja zjem cokolwiek oprócz tego. Lecz się. Ale frytki. Jezu, jakie dobre frytki. Dawno nie mam takich dobrych frytek. Dobra. W łeb się kopnij tym. Notatka czarnego maga. Klucz do kufra. Zaraz to będziemy otwierać, tylko tu jest jeszcze więcej. Zjadostwa, na przykład mag jest w ścianie. Że aż go nawet lokatorek nie pokazywał. Oko mocy. Czy tutaj też są przeciwnicy? Czy już wszyscy są... Okej, wszyscy są rozwaleni w tym miejscu. Eliksir siły, dziękuję bardzo. Zaraz wypijemy. Czytaj. Rozumiem. Chociaż nie wiem po co. Eliksir siły. Tą kartkę trzeba odczytać. Zawiniętą w zwoju. Kadosz, MM Kadar, niech oko mocy oświetli twoją drogę. Ale będzie śmiesznie, jak smok ożywieniec będzie dalej żył. Kadosz, MM Kadar. Otwórz się. Dobra, przyspieszyłam co mogłam. Sorry, jak wam przeszkadza, że jem w trakcie nagrywania, ale... Miałam taką potrzebę. Ściany Lord Sinister? Nie zdążę go zabić, nie? Nie. Zmniejsz potwora zaklęciem. No nie wiem, czy uda mi się takiego maga zniszczyć, chyba nie. Znaczy się zmniejszyć. Sinistera. Myśmy już Sinistera nie po... To dziwne trochę, bo ja bym sobie rękę ucięła, że już Sinistera... No kurna, bij go! Nie! No nie, no fuck! Muszę zjeść sobie, no.
Co by tu zrobić? Fala lodu nie sięgnie aż tak dobrze. Bo nie ma aż takiego zasięgu. Nie no, błagam cię, bij go szybciej. Nie ma opcji. Przecież tu jest dramat. Grę mi wywaliło. Dobra, wróciłam. Powinnam zrobić sobie przerwę na jedzenie, ale nie zrobiłam. Przetestujemy zniszczenie zła, ale wydaje mi się, że ono nie da sobie rady. Ożywieńca nie, ale wypędzenie zła. Powinnam przecie mieć coś takiego, nie? To jest właśnie czar typowo paladyna. I w teorii on powinien działać, ale on nie działa. Jest też wypędzenie zła. Ciekawe mnie, co by się stało, jakbym się zmieniła w trolla. No i teraz wam pokażę przy okazji, jak wygląda właśnie użycie na przykład takiego wypędzenie zła, które no normalnie powinno działać na takich arcymagów. W ogóle nie działa. Ale... Fala lodu nam zadziała. Na szczęście tamten lord ma to w dupsku. Dobra. O, siema. No jak widzicie, niestety takie czary nie działają, a one są takie dosyć oczywiste. To się non-stop jakaś kratka otwiera, zamyka. Tam już się kolejni. Trygerowali na mnie. A ty skąd, dupku? Dobra, zrobimy tak. No niestety sinister się odpalił. Ale to nic. Trochę głupio, że mi stanął na teleporcie. Darbala. Bardzo fajna broń dwuręczna. Mapa Irdorat. Stara. Stara, stara. Smok ożywieniec. Niczego tu nie znajdę. Nic w nim nie ma. Tu jest jeszcze ork. A, teraz mnie zamknęło tu na amen. A co mówi dziennik? Wiecie co, no... Gra mnie tu zamkła. Cholera wie dlaczego. Dobra, no i co? Chyba teleport. Nie wiem, gdzie mnie gra wyteleportowała.
Ale chyba się domyślam. No, jesteśmy tutaj. Czyli gra nas prowadzi znowu do Balhantszara. Jeszcze sobie zerkniemy na mapę Irdorad za chwilkę. Bo też zdobyłam przecież. Dziennik jeszcze mam jakiś. Nie mam pojęcia, co to jest. Mapa. Niestety nie ma zaznaczone, gdzie my jesteśmy, ale tam są chyba położenia jajek zaznaczone na tej mapie. No i dobra, jesteśmy tu, ale czy tu byłby jakiś smok? Przecież my już tutaj byliśmy i tutaj smoka nie było. Zaraz, nie byliśmy konkretnie tu. Prościej by było wiedzieć, gdzie my na mapie się znajdujemy. O, a nawet prościej widać, że tu. Jest miejsce na kamień ogniskujący. Ciekawi mnie, gdzie my w sumie się znajdujemy. To jest jakaś nieznana jeszcze nam miejscóweczka. Inna od tej, gdzie byliśmy. Harpio, cholerna. Nie do tamtej. No kurna, nad głową masz. Czarna harpia. Czy tu gdzieś może być smok? Nie wiem, jest demon. Są goblinie jagody, a po cholerę mi... Wyciągaj to. Wykałaczkę swoją. No, ale to jest plaża. Więc chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Ale coś mi się wydaje, że albo ostatni odcinek będzie mega długi. Albo... W ogóle kurde, że na Irdorad jest plaża. No przecież to jest niemożliwe. Albo tam jest jajo, albo nie wiem co to jest. W sumie szczurki to takie trochę smoki. Co to jest? Eliksir ducha. Ajajajajaj, masakra. Nie wiem, po co mi mana jeszcze potrzebna, ale dobrze. Ja też tak, kurde, zlazłam na tą plażę. Nie wiem, czy to jest właściwe miejsce dla mnie w ogóle. Tutaj coś jest. Tam jest demon. Powiem wam, że połapanie się... To jest dramat. Też pytanie, czy my szukamy faktycznie, nie wiem, smoka?
czy nie wiem, jajek. No bo to zmienia trochę postać rzeczy, no nie? Możesz... Boże, nie lubię tego, że jak wróg jest za blisko, to nie możemy go trafić w ogóle. To wygląda na miejsce, jakby tu mógł być smok. Mamy szamanów. Chciałam powiedzieć, że oni nie zrobią mi krzywdy, ale przecież mogą mi zrobić krzywdę. Widzę jaja chyba. Ja pierdzielę, smok! Oh my god! Ale mi się gorąco zrobiło. Ale mi się gorąco zrobiło, ja nie spodziewałam smoka. Ale takie, o jajka, jajka, no jajka, cholera jasna. Młody smok, bigo. Ała. Ty, młody, spokój się. Dawaj jaja. Ale tych jaj naskładał. O matko. Czyli wychodzi na to, że chyba będą cztery smoki. Skoro mamy cztery punkty pozaznaczane. O, teraz mi pokazuje, gdzie ja jestem. Ale się posrałam. Jezu, mi się gorąco zrobiło. O matko, aż mnie ciarki przeszły po całym ciele. Jak zobaczyłam tego smoka. Oh, ojej. Niebywałe. No i co? I teraz cholera trzeba... wrócić. Tylko kurna gdzie? Tu w teorii jeszcze możemy iść. Możliwe, że tędy jest też dostęp na przykład drugiego smoka. Zobaczmy na tą mapę, bo to tak trochę... Ej no, tu będzie chyba drugi. Znaczy nie, ja wiecie, ja uważam, że to jest ciekawe, że mi pokazało jaja, nie pokazało mi smoka. To było takie naprawdę nieoczekiwane, nie? Nie spodziewałam się takiego czegoś. Czajcie, ile my możemy embarle zrobić z tych jajek? Kolejny poziom znowu. No, zabijesz tego już, czy nie? Boże, no nie wierzę. Tutaj będzie gdzieś drugi smoczek. Także myślę, że od razu możemy go wyeliminować. Jest biały, jaki piękny, ale on idzie w moją stronę już. Ale wariat. Patrzcie, jak tupta w moją stronę. Siema. O Jezu, ale możesz... No w sumie ciebie wypadałoby. Ojej, umieramy tutaj, widzę. Ma regenerację włączoną, bo widzę. Serce lodowego smoka.
pilnują jajec, cholera. Ojeju. Dużo. Czy nie wiem, czy tutaj jeszcze będą jakieś jajka? Ten dalej we mnie ciskaj se ile chcesz. Schowaj to. Pasku do jedna. Nie wiem, czy to jest tak, że wiecie, że wszystkie smoki są jakby w jednym miejscu. W sensie nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Sorry, że jem. Nie no, wiecie, się po prostu zastanawiam, czy to jest tak, że ja tutaj przejdę. Bo tu jest lawa, no nie? Ale to jest chyba możliwe. Że po prostu, tak jakby tutaj, wszystko dotyczy tych smoków typowo, nie? Może tak być. Zaraz będę kończyć odcinek, bo będę chciała sobie zjeść wreszcie jedzenie. Tutaj też nam się już w gierce robi ciemno, więc skorzystajmy ze śpiworu. Póki go jeszcze mam, mam nadzieję, że nie spadnie gdzieś w dół. Kurde, no naprawdę powiem wam, akcja zwarta, mega. Tylko nie wiem, czy kolejny odcinek to nam wystarczy na końcóweczkę, chyba że będzie bardzo długi. Ewentualnie już po prostu nagram go ciągiem, nie przerywając, ale go potniemy po prostu. Chociaż to by było takie chyba idiotyczne. Ej tak, powiem wam, że to tak wygląda, że my tutaj wszystkie smoki załatwimy w tym miejscu. Tylko pytanie, jak się będzie potem dostawać do tamtego drugiego. Bo tam nie widziałam odbicia. A, jest odbicie w drugą stronę, patrzcie. Dobra, to moi drodzy, kończymy odcineczek w tym miejscu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś komentarzyk. I myślę, że kolejny odcinek będzie finałowym. Ewentualnie jeszcze dwa nam zostały, bo w sumie no to nie wiem, jak nam to pójdzie. Ale na ogół szykujcie się już na końcówkę. Dzięki i jeszcze was zapraszam na Discorda, link macie w opisie. Trzymajcie się, cześć!